Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku będzie króciutko o pewnym fajnym feature'ze, który jest już od jakiegoś czasu dostępny dla samolotu Airbus A320 Family. Właśnie siedzę sobie w tym samolocie. A ten feature, który, że tak powiem, przegapiłem i całkiem niedawno się nim dowiedziałem, to jest to, że MCDU, czyli to urządzonko, możemy sobie wyświetlić na przykład na jakimś urządzeniu zewnętrznym, jak tablet czy telefon komórkowy, najlepiej, wtedy się to sprawdza. Także zobaczmy sobie, jak to zrobić. Także najpierw pójdziemy sobie do katalogu, tam gdzie Flight Gear zainstalował nam samolot. U mnie jest to nazwa mojego użytkownika, tam jest C-Users, nazwa mojego użytkownika, Flight Gear Downlands. Jeżeli to jest samolot zainstalowany z FG Addons, to on będzie tutaj w Aircraft. Jeżeli mamy ten samolot zainstalowany z GitHuba jako wersję deweloperską, no to będzie tam, gdzie sobie sami to umieściliśmy. Ja to pokażę na przykładzie samolotu Airbusa zainstalowanego z FG Addons. Czyli idziemy teraz tu w Aircraft, dalej w tą nazwę właśnie branża FG Addons. Dalej jeszcze raz Aircraft i mamy tutaj katalog A320 Family. I tu mamy pliczek, który się nazywa mcdu.html. I ten pliczek musimy sobie przekopiować. No troszkę taka niedogodność, że musimy go przekopiować do katalogu tam, gdzie Flight Gear jest zainstalowany i tam znajduje się katalog FI, czyli nasz katalog, który wyświetla też naszą mapę podczas przelotu. Ja to sobie skopiuję. Idziemy teraz tam, gdzie mamy zainstalowanego Flight Geara. U mnie to jest program Files, wersja 2023. Idziemy w Data. I tutaj mamy katalog właśnie FI. O, tu jest. I po prostu w tym katalogu FI robimy Ctrl V, wklejamy sobie ten pliczek. Tu jeszcze musimy potwierdzić prawa admina. Tak, i ten pliczek mcdu.html ma sobie siedzieć w tym katalogu data fi, tam gdzie jest Flight Gear zainstalowany. Odpalmy teraz Flight Geara. To jeszcze oczywiście ważna rzecz, że w ustawieniach, tak, musimy wpisać ten parametr po to, żeby sam Flight Gear był usługą sieci web. Robimy sobie właśnie myślnik, httpd równa się i jakiś numer portu, port, który jest wolny w naszym systemie. U mnie jest to na przykład 8080. No i ważne jest też to, żeby Flight Gear nie był blokowany przez naszego firewalla. Jeżeli po raz pierwszy uruchamiamy Flight Gear w systemie, to przeważnie Windows pyta się o to, czy odblokować firewalla dla Flight Geara i oczywiście należy to zrobić. A jak nie, to trzeba tam pogrzebać w systemie i go wyłączyć ręcznie. Dajmy, teraz lećmy. I jesteśmy z powrotem w kokpicie. Ja tutaj na szybko uruchomię Ready for Start Engine, żebyśmy mieli już odpalony samolot na tyle, żeby nam MCDU działało. Trzeba chwilkę poczekać. Dobrze, jesteśmy uruchomieni. Tak, MCDU jest zasilane. Teraz najlepiej sobie odpalić ten program FI poprzez wyposażenie i otwieranie mapy w przeglądarce. To nam zadziała dzięki właśnie dodaniu tego parametru httpd z numerem portu. Ale tutaj musimy sobie oczywiście zmienić teraz naszą stronę na mcdu, na ten pliczek, co żeśmy sobie skopiowali, czyli mcdu.html. O, proszę bardzo. Jeszcze chyba nawiązuje połączenie. I połączenie nawiązane, tak się prezentuje ten MCDU w przeglądarce. Oczywiście to wygląda tutaj brzydko, a to dlatego, że ten MCDU jest dostosowany, tak jak mówiłem, do komórek albo też do tabletów. Zobaczmy sobie zatem, ja to dam zbadaj i przełączmy się na tryb mobilny. I nie wiem, wybierzmy jakieś urządzenie. No, proszę bardzo. Tak, mamy MCDU w przeglądarce w tej chwili. Oczywiście w tej chwili nie ma to sensu, jeżeli ja to odpalam na przeglądarce, która jest w tym samym systemie, co sam Flight Gear.
ale tak, żeby zobrazować, że to działa. O, zobaczmy sobie jeszcze tutaj MCDU i teraz sobie kliknę. Czemu to jest jedynka? To będzie chyba kreski. Tak, widzimy, że możemy tutaj operować, dajmy init, tak, i możemy sobie operować MCDU na przykład w przeglądarce internetowej. No, dużo lepszy ma to sens, jeżeli oczywiście odpalimy to sobie na telefonie komórkowym. No ale jak to zrobić, to oczywiście musimy znać IP komputera, na którym jest uruchomiony nasz FlightGear. Żeby to zrobić, odpalamy CMD i wpisujemy ipconfig. I tutaj mamy IP4 na przykład i jest nasz lokalny adres IP. I zamiast teraz localhost musimy, no po prostu otwieramy przeglądarkę internetową na naszym telefonie komórkowym na przykład albo na tablecie i wpisujemy jako adres właśnie nasz IP zamiast localhost. No i dalej dwukropek numer portu, jaki podaliśmy sobie do parametru httpd, łamane na właśnie mcdu.html. I taka strona wtedy nam się uruchomi na telefonie komórkowym. I żeby nie być gołosłownym, tak to się prezentuje na moim telefonie komórkowym. Troszkę tak kręcę z ręki, więc może trząść, sorki za to. No i właśnie widzimy u góry, że podałem sobie adres, tak, IP mojego komputera, na którym FlightGear jest uruchomiony. Jestem też połączony przez Wi-Fi do mojej sieci lokalnej, dlatego tak tutaj komórka ma połączenie z FlightGearem. No i wyświetla nam się nasze MCDU na telefonie komórkowym i bardzo ładnie to wszystko wygląda. Czy działa? Oczywiście dajmy na przykład init teraz. No i widzimy, że się przełącza, tak samo przełącza się w symulatorze. Napiszmy teraz na przykład lotnisko startowe i docelowe. Teraz jestem w Islandii. Bravo India Kilo Foxtrot. Łamane. Dajmy PWA, na przykład Warszawę. I wprowadzamy from tu. Tak, widzicie, że to działa. Także bardzo fajny feature, który dosyć niedawno, jak mówiłem, odkryłem. Także może nam tutaj uprzyjemnić korzystanie z MCDU, jako że będziemy mieli zawsze je pod ręką w telefonie komórkowym albo w tablecie. Także to tyle w tym szybkim odcinku. Dzięki za oglądanie, do następnego razu, cześć wam.